Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon 3. I powiem wam, że jestem troszeczkę zmęczony tym, że ciągle w losowaniach nie szczęści mi się. Ciągle jakieś słabe nagrody wygrywam. Przytrzymują mnie na dobrą sprawę dosyć długo już tutaj na tym pustkowiu, a chciałbym gdzieś tam pokazać wam jakieś super fury. Więc stwierdziłem, że dzisiaj sobie muszę zrobić prezent i kupię sobie BMW M4, czyli wozik, który jest moim takim powiedzmy marzeniem. Na równie tam z Aventadorem, chociaż M4 jest zdecydowanie bardziej osiągalna. No i tak, słuchajcie, mógłbym sobie normalnie kupić ten wozik, bo tutaj zobaczcie, w salonie BMW M4 kosztuje dokładnie 92 tysiące kredytów. Ale dzięki temu, że właśnie mamy ten dom aukcyjny, możemy zdecydowanie tutaj taniej sobie ten wozik kupić. Wystarczy sobie odszukać tutaj BMW. Weźmiemy sobie M4 i teraz zobaczcie, wyszukamy sobie to. Jeszcze tutaj to możemy pozmienić, maksymalny wykup. O, nie chcę też tutaj sobie ustawić, że nie chciałbym przekroczyć no tych 100 tysięcy, nie, tam było za 90, nie? No nie chcę przekroczyć 80 tysięcy, więc poszukamy sobie jakichś fajnych ofert i mam nadzieję, że tanio będę miał okazję te BMW kupić. Bo jak wiecie, BMW początkowo było dostępne za friko. Kto wybrał sobie BMW, mógł sobie za friko je wybrać, więc ktoś, kto już pojedzie sobie tym autem, może je znacznie taniej gdzieś tutaj w internecie, jak widzicie, sprzedać. Tutaj na przykład niektóre są drogie, bo tutaj ktoś sobie już przerobił do klasy S1 i przy okazji też chyba już body kit jest założony, tak więc za 80 tysięcy mamy tutaj nie dość, że body kit, którego będziemy musieli płacić, mamy podniesioną moc auta do klasy S1, czyli naprawdę dosyć fajne, a będzie tutaj fajnie tym autem się jeździło. No i to jest praktycznie w cenie auta, które byśmy kupili seryjnie w salonie. Tutaj jest też BMW za 70 w S-klasie, ale bez body kitu, nie? Fajnie by było, gdyby tutaj mi w ogóle gra pokazywała te wszystkie. O, tu mamy, zobaczcie, za 60 tysięcy i w S2 klasie jest, ale bez body kitu. Tak więc to jest dosyć fajna tutaj oferta, moim zdaniem. Tutaj 60, tu, za ile to było? Tu było za 60, tu mamy w klasie S1 za 60. O, proszę. Tutaj mamy za 60 też w S2. Zobaczymy, może kurde, zobaczymy, jak ktoś wystawił za 2000 kredytów. Pamiętam, że nieraz w starszych sieciach Forzy takie akcje się zdarzały, że ktoś tam wystawił za bezcen jakieś auto, które było niesamowicie dużo warte. Bo wiecie, słuchajcie, są niektórzy tacy, którzy chcą innym ludziom sprawić szczęście. Ja na przykład robię to, publikując wam dosyć dużą ilość odcinków w Forzie. Są takie osoby, które mają w cholerę kasy w Forzie Horizon i po prostu wystawiam jakieś fajne, drogie fury za bezcen. Wiecie co, tutaj ja nie wszystkie oferty sprawdzam, natomiast tamta wydawała mi się najciekawsza. Za te 60 tysięcy w S2. Dobra, udało mi się znaleźć. 60 tysięcy za M4 tutaj seryjną, znaczy seryjną, w sensie wizualnie seryjną. W klasie S2 to myślę, że jest całkiem fajna cena, chociaż tutaj z tego co widzę na dole, tylko w innym kolorze mamy to samo BMW za 51, więc biorę to. Słuchajcie, kolor sobie zawsze możemy zmienić. Osobiście takie malowanie totalnie mi się nie podoba. Niemniej jednak zaraz sobie tutaj tak czy siak będziemy mieli okazję. Czekajcie, wyjdziemy stąd w ogóle. Ale teraz tak, ja będę chciał mieć BMW w... Kurde, podobają mi się wszystkie, chociaż kolor pomarańczowy bardziej mi się kojarzy z M5. A nie z M4 mi się kojarzy z takim. Dobra, bierzemy coś takiego. Maskę. Może moglibyśmy wziąć kolory specjalne i dać karbonową. Ale nie, przy tym kolorze to dosyć słabo wygląda. Teraz w ogóle w tych nowszościach Forza Horizon mamy możliwość w ogóle nałożenia karbonu. Pamiętam, że jak nie było takich opcji jeszcze w starszych częściach, to trzeba było samemu robić. Były jakieś tutoriale na internecie, jak zrobić maskę karbonową. Dobra, przyciemnimy sobie szyby. Okej. Uwaga, tak wygląda, jeszcze wam na szybko pokażę, BMW M4, które jest uważane przeze mnie za najładniejsze BMW. Nie wiem, jak to jest u was, jakie wam się modele BMW najbardziej podobają, możecie dać znać w komentarzach. A tak wygląda wersja
z bodykitem. Jak widzicie, auto poszerzone, posadzone, zdecydowanie ładniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Chociaż nie wiem, kurczę, czy jednak ta wersja niebieska nie byłaby ładniejsza. W ogóle wiecie co? Tak, kupmy sobie to. W ogóle zobaczcie, bodykit 32 tysiące kosztuje, więc lepiej bardziej mogłoby mi się opłacić kupno już z gotowym bodykitem, ale chciałem wam tutaj to pokazać w takiej formie, a nie innej. A dlatego tutaj już nie marudzę, że straciłem. Co jednak pomarańczowy kolor jest ładniejszy tego BMW. Kurde, no nie wiem. Obydwa mi się podobają. Bierzemy to. Bierzemy teraz jeszcze, walniemy felgi na czarno, jakby inaczej. No i teraz jest kocur. Nie mówcie, że nie. Jeszcze ewentualnie spoiler mógłbym dać na czarno. Nie, akurat to nie będzie fajnie wyglądało. Lusterka czarne. O, to wygląda spoko całkiem. No i to by było tyle. Osobiście podoba mi się niesamowicie te BMW. Tak więc słuchajcie, zapisujemy i lecimy na jakieś kolejne zawody. Wow! Mogłoby być te autko jeszcze troszeczkę szybsze, ale nie będę narzekał. Słuchajcie, ja sobie tutaj ustawię to i to ewentualnie sobie wykonam. Bo zwróćcie uwagę, brakuje mi tylko 87 tysięcy fanów, co za tym idzie. Pojedziemy sobie rozegrać jakieś dwie pokazówki i będziemy w domu. Zakładamy tutaj na tym pustkowiu. Nie będę mógł rozegrać zawodów jakiś tutaj tym BMW. Bo tak jak wam mówiłem, tutaj bardziej w takich rejonach sugerują nam auta terenowe, jakieś SUVy i tak dalej. Co za tym idzie, no zależało mi, żebym jak najszybciej się przeniósł na jakąś inną tutaj część mapki. Ale ślicznie te BMW wygląda, masakra. Przy okazji sporo też punktów wpada za prędkości maksymalne, za unikanie kolizji jakichś różnych. Wow. Aha, czyli tutaj mamy drift, słuchajcie. No dobra. Dam radę takim autem. Myślę, że troszeczkę tych punktów tutaj naczaskać. Chociaż... uwierzcie mi, na jeżdżenie na automatycznej skrzyni i driftowanie to jest najgorsze, co można robić. Nie róbcie tego sami w domu. Ile? 32 tysiące wpadło. I dwie gwiazdki, to wystarczy. Przy okazji przeniesiemy się tutaj. Też wiecie co, mamy jakiś billboard, sobie go przy okazji zniszczymy. Wiecie co, nie szkodziłoby, żebym tak tylko chociażby na szybko, czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy. Bo wyłączałem sobie wszystkie wspomagania, więc zobaczymy jak teraz pójdzie. Tym BMW mi drift. Widzicie, takie niewielkie zmiany wystarczy wprowadzić i już ten drift zupełnie inaczej wygląda. Natomiast i tak mi się nie udało zdobyć. Mógłbym, jakbym się oczywiście skupił bardziej, to dałbym radę to osiągnąć. Natomiast tutaj pojedziemy sobie na szybko sprawdzić jakiś wyścig. Co to jest w ogóle? Właśnie nieodkryta trasa, tor, autostrada. Słuchajcie, zmieniłem sobie jednak ustawienia, ponieważ nie dało się tym autem tutaj ujechać. Swoją drogą, pewnie byłby to ładny wyścig w moim wykonaniu, bo na każdym zakręcie wchodziłem bokiem. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, no to troszeczkę Lipton był z tym. Ale powiem wam, że teraz to moje BMW tutaj się strasznie wyróżnia na tle innych wozów.
No, ogólnie do driftu będę miał na pewno ten wóz, który miałem w Forzie Horizon 2. Ja na razie nie chcę mówić, co to było, żebyście mieli niespodziankę. Chciałbym sobie też zrobić auto w stylu Kena Blocka, czyli tego Forda, którym on jeździ, najnowszego przerobić. To jest zrobić drugie auto do driftu moje. No chciałbym kilka takich projektów stworzyć na pewno. BMW w sumie M4 to chciałbym mieć w dwóch wersjach. Jedno pod drift, a drugie właśnie do takiej normalnej jazdy, ponieważ to auto mi się no niesamowicie podoba. I prawdopodobnie będę miał, no już mam w sumie, bo Aventadora chyba dostałem gdzieś tam w DLC za Frico. Tak więc będę miał Aventadora w takim kolorze, jak i BMW M4, no. Mój wymarzony garaż, te dwa auta chciałbym, M4 jeździłbym na co dzień. Aventadorem raz na jakiś czas, chociaż no zejdźmy na ziemię, nigdy tego auta nie będę miał. Nie wierzę w to. Aj, no i tak to jest, jak się bawi. Driftu niestety trzeba unikać, jeśli chce się ścigać z innymi kierowcami. Uzyskiwać jak najlepsze czasy, ponieważ no jakby nie patrzeć, on spowalnia zdecydowanie tutaj nasze auto. A czasami kusi, no mając taką moc pod maską i taki wóz z napędem na tył, kusi człowieka, żeby po prostu sobie polatać bokiem. No dobra, spinamy się, bo tu mnie już E46 goni. O E46 na pewno wam też nagram odcinek, taki bardziej może nie będzie związany z fabułą w tej grze, jednak chciałbym wam poopowiadać troszeczkę o moim konkretnie aucie, o mojej opinii na temat BMW E46 po no, dwóch latach użytkowania tego wozu, nie? Dobra. Ścigamy kolesia, widzę, że ma dopiero pierwszy poziom, tak więc wstyd będzie przegrać z nim. Pomału trzeba się będzie z tym godzić. Wow, sorry koleś, nie chciałem, naprawdę nie chciałem wyrżnąć w ciebie, ale takie życie jest. Czasami niestety wiele rzeczy nie jest od nas zależnych. Tak jak to było w tym przypadku. I teraz to będę chyba musiał ich blokować. Też nie. Ja widzę, że Mercedes jakiś tutaj na prowadzenie, nie, jednak BMW tam chyba mu nie odpuści. Dwa razy BMW i Mercedes, no pięknie. Byle już było tych 40 tysięcy fanów. Ale masakra, taki kocur, ta M4, że wow. ...43 tysiące. No i nam to wystarczy, moi drodzy. Nic, teraz mogę się tylko delektować i jechać do naszego centrum festiwalowego. Hey Patrick, I'm thinking we're not done yet. I have one more festival site in mind. There's more than enough fans to go around. Horizon Australia needs to sample as much Australia as possible, right? Czyli z tego wynika, że już nie ma jakichś innych więcej miejscówek, tylko ta pierwsza, to miasteczko, właśnie te bezdroża i ta miejscówka, do której aktualnie będziemy się tutaj udawali. Come see me at our new Yarra Valley location. If and when you get tired of the roads around here, that is. Wydaje się, że tutaj te wskaźniki procentowe zaraz się zwahają. Raz jedni wybierają takie, raz inni takie. A tutaj teraz wychodzi, że 63% graczy wybrało też Dolinę jako ich czwarty festiwal. A tak więc tutaj dosyć sporo zmian w tych kwestiach. The Yarra Valley. Hills and fields and forests. Cross-country racing to your heart's content. A, czyli to jest tutaj, tak jak myślałem, mówiłem gdzieś, albo to będzie tutaj ta okolica, albo gdzieś tutaj, no i po środku mniej więcej się spotykamy, tak więc co, w końcu z tego pustkowia możemy się... W końcu możemy się po prostu stąd oddalić, natomiast czekajcie. Ja chciałem zrobić jeszcze kilka rzeczy przed tym, bo zwróćcie uwagę, że
Ja w międzyczasie bardzo dużo tutaj zdobyłem, zobaczcie, 12 aż punktów umiejętności, więc rozwiniemy sobie na pewno to. Dwa razy szybciej rośnie mi ten mnożnik. Tutaj gdzieś była jeszcze taka umiejętność, która dała mi. Aha, tutaj jest, czyli mnożnik razy 6 będę miał wtedy. Czyli musiałbym wziąć to. A, nie mam wystarczającej ilości punktów, czyli co? To sobie weźmiemy. Odblokujemy. No i potem będę musiał iść w tym kierunku, tutaj w to. Żeby tutaj ten mnożnik razy 6 odblokować. Taki jest mój cel, tak? Więc to by było tyle. Tu mamy jeszcze jedno zaległe losowanie do wykorzystania. Może w końcu mi się poszczęści. Poszczęściło mi się. Zła passa cały czas trwa. Nie ma tutaj większych zmian. Dobra, tak więc to by było tyle. Śmigamy. Pokażę wam w ogóle te BMW ze środka. Bo też genialnie w środku wygląda. W ogóle powiem wam, że jeśli chodzi o. A, bo dobra, nie będę wam mówić, bo ja zaraz wszyscy powiedzą, że jestem fanboyem BMW. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, szczególnie te kierownice, te zegary, to BMW mi się najbardziej podoba. Całe to wyposażenie. No, kolejna, jak widzicie, tutaj nam wpadła. Wow, ale ta koleś Audison tutaj poszalał. No, ale tak jak jeździ właściciel, tak jeździ jego tutaj awatar. Tutaj. Trzeba mieć tego świadomość. A jednak wiecie co? Wolę sobie popatrzeć na auto z tej perspektywy. Też czuję, że zaraz się rozpada. Takie chmury ciemne. Aj, przeszarżowałem troszeczkę. Ale bardzo szybko odnajduje się na nowej drodze. Ja jeszcze może bokiem zarzucimy, żeby troszkę tych punktów powpadało tutaj za umiejętności. Ale to autko jest piękne. Jestem ciekaw, czy jest tutaj ktoś z was, komu się nie podoba BMW M4. W takiej na przykład wersji, jaką ja prezentuję. A, czyli ten cały festiwal, zwróćcie uwagę, ja tutaj w tym miejscu już byłem, będzie się rozgrywał w okolicy tej tamy tutaj wielkiej. No nieźle, no dobra. Voila, horizon Yarra Valley. Rolling hills, green fields, lush forests. I knew Australia was pretty, but now I think it's just showing off. Jak tam musieliśmy zdobyć 5 poziomów, to tutaj zakładam, że nic 10 będzie. Tak jak marudziłem już na pustkowie, jak teraz pewnie będę marudził na to. Ale to BMW jest śliczne. Niesamowite jest te BMW. Tak więc słuchajcie, tym pięknym akcentem, który aktualnie widzicie, pożegnam was. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę i czekajcie na kolejne materiały wideo na moim kanale z Forza Horizon 3. Cześć!